Cześć, witajcie, z tej strony Olek Power i widzimy się w kolejnym odcinku z Movie Battles. I zaczynam dzisiaj od głównego menu, dlatego że ostatnio dostałem achievementa. Pierwszego, nawet wiedziałem, że jest takie coś jak achievements, ale nie sądziłem, że są jakieś. Mi kiedyś kuzyn wspominał, że jakiś gościu się chwalił na czacie, że właśnie dostał achievementa, no i ja też niedawno dostałem, że zabiłem 200 ludzi z mieczem świetlnym, więc... czuję się taki dobry, bo aż 200. No i dobra, gdzie tu nas wyślę? No oczywiście, na duel serwer nie idę. Po ostatnich przygodach na duel serwerze to mam, to już nie. Po prostu przyszedł na taki serwer, gdzie ludzie po prostu chyba nie rozumieli zasady, że duel to jest jeden na jeden. Po prostu wszyscy rzucali się na wszystkich, to była taka rzeźnia, że mała bania. Jeszcze z czego zostałem sam, bo przez chwilę byłem awkiem, czyli się nie ruszałem, bo miałem problem z internetem i próbowałem go tam naprawić. Kiedy włączyłem, patrzę, zostałem sam, wszyscy mnie otoczyli i bili. Nawet chyba żadnego nie zraniłem, po prostu biegałem naokoło i machałem mieczem dookoła siebie, żeby tam, nie wiem, zranić tam na fuksie, coś tam zrobić, nie, ale po prostu śmiesznie. Ostatnio strasznie dużo gram w Movie Battles, bo to jest jedyna gra, w którą mogę grać bez żadnych tych, że tam się martwię, że coś, czegoś wy nie zobaczycie, po prostu tutaj jest, to jest taka gra, żeby zabić czas. Ma już ponad, w sumie modyfikacja nie, ale gra ma już 11 lat, bo w 2003 wyszła. A zobaczcie, ile ludzi nadal w nią gra. No po prostu to jest taka gra, która nie umiera nigdy. Tak samo jest z Indiana Jonesem i Imperial Tomb. Tak się to chyba nazywa. Ostatnio też odświeżyłem pudełko i sobie grałem. Dobra, ostatnio dobrze mi szło Ark Trooperem, więc sobie zagrajmy Ark Trooperem. Ark 3. O nie. Wow. U nas tylko została ona. Kogoś znamy? Goldhorn, R23, Ocelot, Lolek też znam. I z naszych to tylko Jenny Ger, to tylko ją znam. Jenny German, ją tylko znam. No dobra. Polecimy najpierw sobie tym Ark Trooperem, a potem sobie jakimś Jedi albo coś. Zobaczymy. Ostatnio lubię eksperymentować klasami, żeby tylko nie trzymać się Jedi, bo jak pamiętacie, praktycznie każdy filmik był już Jedi. A więc sobie teraz lubię eksperymentować trochę. Dobra. Łukim, dawno nie grałem. Tak, bij to. Na pewno ci to coś da. Dobra, to... ja polecę to włączyć, może go wyprzedzę. Wow! Wow, strzelają! Strzelają! Leć, łuki! I will save you! Sorry. Wow, wow, wow. Nie, no bez jaj. Jestem zły. Nie, ta gra jest taka, że zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Nieważne, czy bym ginął, czy nie. Dobra, jeszcze raz. Damy radę. No, oni mają zbyt ogarnięty team. U nas za dużo ludzi... O, no, przecież ten Łuki umrze. Został sam. A, no tak, też... Sorry. Nie, żebym w gościa nie wierzył, ale... Dobra, oni stoją tu, tak? Czekaj, to jest Ark Trooper. Tam jest jeden bohater i Łuki. Czy już Łuki nie żyje? Nie, Łuki dopiero biegnie. Po prawej. Jeden. I zaraz dwa.
O, Anakin, cześć. Nie, żebym w nią nie wierzył, ale... O. Wow. Ja uwielbiam, kiedy miecz świetlny jest taki, że po prostu nie trafia w przeciwnika. To są takie jeszcze bugi. Właśnie muszę sobie... Wow. Zabiłeś dwóch Sithów. Dobra jest. A teraz ma kłopoty z internetem. Jak się nazywa? Lars... What? Ale... Nie będę na tym na czacie pisał, że to nic mu nie da, że tu będzie stał, ale no... O, kolejny nie żyje. Jest coraz lepiej. Ja pamiętam raz, jak ten, jak chciałem, żeby fraga już nie zostali, i tak właśnie też tu przybiegłem i tak stanąłem nad tą przepaścią z tamtej strony trzech Sithów i ja tak skoczyłem, gościu mnie odepchnął i zaliczyło mu fraga. O, wspomnienia. Wspomnienia. Te wspomnienia, kiedy jeszcze się... Nie umiał grać. Nadal nie umiem, ale... Patrzcie, nie zaliczyło jej im fraga. A, jeszcze on żyje, no tak, ja pierdzie. Co? No. Ale nie wiem, oj, zawsze jak wchodzę, to zawsze ta zła drużyna wygrywa. Nie wiem czemu. Raz się zdarzyło tylko, że na tym serwerze inna drużyna, raczej, że ta Republika, czy tam Rebelia była wyżej, raczej tak wygrywała w ogólnych statystykach, a tak to zawsze mam... Raz to miałem 500, było 500 coś do 50 chyba. To pamiętam taki najlepszy wynik. Matko. Ogólnie to tak... jeden serwer mi się strasznie podoba, polski, Bractwo Cienia, ale strasznie trudno go zobaczyć z jakąś osobą. Strasznie mało... Raczej widzę, że Polacy grają na tych innych zagranicznych serwerach, a na Bractwo Cienia nie wiem czemu, mimo że nie wiem czy on jest w Polsce ten serwer, ale straszne lagi mają tam, też nie... Ja lubię tam grać dlatego, że oni tam mają często full autentiki i fajnie się wtedy gra, ale normalnie to straszne lagi. Raz na Mustafar miałem full autentika duelowego, fajnie się grało, ale... Lagi to trochę, wiecie, były wkurzające. Tum, 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 ja sobie biegnę. Coś wybuchło. Wait, it's only me. Jest! Udało się. Ale to on ma więcej żyć, więc... Nawet... What? Ja mam 4% życia. I co? I to niby, że... A nie, my... My dopiero otworzyliśmy Throne Room'a. A! Nie! Nie zobaczyłem granata! Ale ta gra jest śmieszna. Mniej więcej, Idiot Jedi, no.
Ja też czasami tak zrobiłem, jak pamiętam ten termodetonator, który taki, wiecie, wyparowuje wszystkich dookoła, to kiedyś go, jakby to powiedzieć, kiedyś on do mnie, kiedyś wpadł, no właśnie, też do Thronrooma. My to się broniliśmy jako Jedi, próbowaliśmy to włączyć. Raczej ja byłem jedynym Jedi, tam dookoła były chyba klony i tam parę bohaterów. I tak wpadł do Thronrooma, zamknęli nam drzwi i ja go nie zdążyłem wypchnąć, i tak wszyscy wyparowali oprócz mnie, a potem się wpierdzielili do środka i mnie zabili. Wiem, historie z życia wzięte. Brutalne. Co ty znowu ode mnie chcesz? Czemu mnie wszyscy biją? What? Za dużo Star Warsu z szóstki. Za dużo Star Warsu z szóstki, naprawdę, za dużo. Ja ostatnio oglądałem piątkę. Dobra, lecimy z powrotem. Ciup, 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 ciup. Ja nie lubię być takim chłopcem na posyłki, bo ja praktycznie biegam i nikogo nie zabijam. W sumie dobrze, bo nie umiem zabijać. Kto ma gerady? Proszę, oni tędy pobiegli, no to tu raczej nie ma nikogo złego. Raczej. Nie jestem pewien. Idź na pierwszy ogień. Ja będę biegł za tobą. To jest nasz. Jak będziesz tak krzyczał, to zaraz wykraczysz, no. Kiki. Kiki? Mamy kiki? Nie. Kikili. Kikili. Wow! I za trap! Teraz to możecie mieć trapa. Dobrze. No, i tak. Pójdziemy i nas zabiją. Dawajcie. Fight. Ja też bym tam nie podszedł, ale... Chłopaki! On ma miecz! Osuń się! Nie trafiłem. I missed. Odsuń się. Się wpierdzieliłem. Dobra. Teraz stąd idę. Ja się boję. Co teraz? Zginąłem. Przestań mi bić. Bo cię zastrzelę. Nawet jakbyś miał widać płynniejszą, to bym co cię zastrzela. Na tyle wredny i przestanę wam to otwierać. Nie, mi bardziej idzie jak tak strzelanie między... Ty zabiłem kogoś. I dostałem nawet za to tego, to kogo ja zabiłem. Nie no, zabiłem tylko Lukasa, a Lukas miał jeszcze życie. Ty, dziwne. Najgorzej jak ci się amunicja kończy i tak masz strzelasz, 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 strzelasz i nagle... Nie ma amunicji? Taki surprise. Zaraz zmienimy klasę. Teraz jak zginę, to zmienię ją. Jo. Ała. Nie dość, że biegnę, to jeszcze ja obrywam. No.
Gij madafaka. Czy tam jest ktoś nasz? Chyba tak. Dobra, chodź. Easy, chodź. Wow! Myślałem, że tu w City wyskakuje. Cześć, chłopaki! You kill somebody? Wow! Dobra, zmieniam. Weźmy sobie... On jest głośny strasznie. Ja w ogóle Heroesem jakimś nie grałem. Chyba raz tylko. Weźmy Sahana solo jako Gunslingera, niech będzie. Czemu nie? Why not? Fajne są te takie... Ja lubię tak grać, kiedy na serwerze czasami... Ja z kuzynem czasami wchodzę na pusty serwer i jesteśmy przeciwko sobie. Fajne to jest, fajne, a czasami dochodzi tam jakaś jedna osoba, zazwyczaj do jego drużyny. Ciekawe dlaczego. I fajnie jest to, bo on zawsze na mnie krzyczy, że na głupim farcie to robię, że ich zawsze, że ich zazwyczaj rozwalam. Ale też się zdarzają, że oni mnie zajdą, jakoś jeden poleci side'em, drugi tym. Zazwyczaj na tej mapie, bo ona jest najpopularniejsza. Nie wiem dlaczego. Jest może o to... Mi się jeszcze Kamino podoba. A. Gunslingera wziąłem, nie? Ja Hej! Look, good against remotes is one thing. Good against the living, it's something else. Ja uwielbiam Hana Solo. Z tej starej raczej tej oryginalnej trylogii to Han Solo i Chewbacca, z nowej to ten. Z nowej to Obi-Wan Kenobi. O! Wow, już się wpierdzielili? No to fajnie. Dobra, wiecie co? Odejdziemy dzisiaj od reguły, bo widzę, że oni tu mogą zaraz biec. Dlatego polecimy tam. Aj, nie zdążyłem. A, nie mam żadnego Jedi, dobra. I ten, i potem w następnej rundzie będzie wszyscy biorą Jedi. By było śmiesznie. Ja zazwyczaj, jak jest taki komunikat, moglibyśmy mieć Jedi, to ja zazwyczaj biorę Jedi. Zobaczmy, może... Masz. Jest nas w sumie trzech. Ale... Dobra, idziemy. Aha, zginę. Zginę, jak nie wiem co. Zginę. A, weźmy sobie... raczej to i weźmy sobie tego. Może tak będzie lepiej. Myślałem, że ktoś przeżyje do tego. Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side. Kto jest under arrest? Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side. Dobra, to ja pobiegnę to otworzyć. Ale już nie lecę tam, bo wtedy to było przegrane z góry. Mamy nadal... Nadal nie mamy Jedi. Okej, to ja wezmę sobie w następnej rundzie Jedi. No jak się, wiecie co, tymi klasami to trzeba się nauczyć grać. Każda klasa da radę się opanować. Niektóre są trudniejsze, podobno Jedi są najtrudniejsi. I raczej ci ogólnie z mieczami, Sithowie i Jedi. To mi się wydaje, że to jest prawda, bo są trudni. Coś to wybuchło. Wow, don't fire at me! Wait!
A ja mam granaty! I co? Mogliby otworzyć drzwi, nie? Dobra. Ja będę kulturalny i zejdę normalnie. Wow. Oj, sorry, sorry. Myślałem, że jesteś wrogiem. A, tu cię nie ma, dobra. A? Nie ma nikogo? Dobra. Oj. Sry. Sry. Napiszę mu sry. Sry, bo myślałem, że jesteś wrogiem. No wyskoczyłem, nagle patrzę, stoi coś. Nie! Nie podchodź do mnie, bo znowu cię zastrzelę, nie? Dum 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 dum. No to teraz tu mamy wojnę, nie? Nie podchodź do mnie, bo cię znowu zastrzelę. Dobra, idziemy. Nie będę się z idiotami użerał, nie? W sumie tam była moja wina, ale ten... Wyskoczyłem i przez przypadek... Raczej nie przez przypadek, bo... Chciałem strzelać, tylko że... Nie wiedziałem, że to jest nasz. Dum, 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 dum. Pójdziemy tędy sobie. O! Neta mi ścięło. Wow. Nie sądziłem, że tak szybko tam. Dobra, weźmy sobie Jedi. Kogo by tu wziąć? Tyle do wyboru. A weźmy sobie Luka. Czemu nie? Zielony. Gdzie jest Luke Skywalker? Ej, ja tu miecza szukam. Dobra, weźmy to. Nie mogę znaleźć. Ale zaraz znajdę. Tu jest. Nie, ten tu. O. Dobra, no ale tu. Tego sumie. Bym ci obciął głowę, ale... Nie, bo mnie znowu spaniszujesz. Dobra. Dobra, lecimy otworzyć. Czy on tak dziwnie biega jakoś, że mi się wydaje? Dobra, secondary. Side. Dobra. Side, 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 side. I zaraz będzie. Dead, dead. Słyszę granaty rzucane. Nie ma nikogo. Dobra. Się zaraz zrespi, prawda? Dobra. Możesz go zabić, pozwalam ci. Albo nie, to nie. Dobra, ja się. Wow! Pusza za dużo używałem. Co nie robię?
piramidka. Dobra, jeszcze z dwie rundy. Dum 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 dum. Wkurzają mnie ludzie, którzy uważają, że ten... którzy mówią na ludzi, którzy używają dużych pusza, czyli tak jak ja, to ten, że są nobami, ale każdy gra tak jak chce, nie? Boże, przecież... nikt nie będzie ten. Dobra, leć. A my pójdziemy już side'em. O. Wiem. Z chęcią pójdę. Od blokady do blokady. Raczej od osłony do osłony, nie? What are you fucking doing? Wow! Co to było? Że zginąłem przez drzwi? Nie, no bez jaj. To było głupie. O. Ile nas żyje? No jeszcze troszkę. Z czego pewnie połowa jest... awkami, nie? Ksiądz, co on tu robi? Chłopcza, co ty tu robisz? W sumie jak tam jesteś, to mógłbyś otworzyć to. Aha, on sobie skacze. Niech sobie skacze jak chce. Wow, wybuchło, jak fajnie, nie? No a teraz otwórz. Nie? Bossu. O bossu też znam. Też jest dobry. Dobry jest. Dobry. Bardzo. Nic nie mówiłem. No, nasza dwójka się świetnie bawi w generatorze, a jedyny... I zginie, patrzcie. On zginie. No zginie. Po prostu zginie. Raz. Oni są głupi. O, dziękuję. W końcu. Ja nie wiem, co on robi. Jak chcę pozwiedzać sobie mapę, to niech włączy sobie na singlu albo coś. O właśnie, przypomniało mi się. Jeżeli ktoś z was wie, jak tu stworzyć serwer. Raczej jest tam opcja, stwórz serwer i tak dalej. Ale nie wiem, jak to zrobić, żeby ona była widoczna dla innych. Wiecie, w tym... głównym oknie, no tutaj zaraz wam pokażę. Może by była widoczna tutaj, nie? Nie wiem jak to ten. Nie wiem jak to zrobić. Próbowałem różnych ten razem z kuzynem próbowaliśmy, bo chcieliśmy wejść sobie na wspólny serwer jakiegoś Full Authentica sobie zagrać, ale niestety się nie dało i ubolewamy nad tym. On próbował, ja próbowałem. I nic z tego nie wyszło. I nie wiem, jeżeli ktoś z was wie, nie wiem, bo wiem, że parę z was, z moich widzów gra właśnie w Movie Battles, bo już raz, nieraz spotkałem jakiegoś widza. To jeżeli chcecie, to możemy razem też pograć, ale chodzi bardziej o to, żebyście mi też podali, jak zrobić ten serwer, bo wtedy byśmy właśnie na...
własnym, na moim serwerze pograli, żeby tu nikt nam nie przeszkadzał, żeby była lepsza zabawa. Oczywiście też będziemy wchodzić na jakieś tam serwery, ale by było, nie wiem, weselej, śmieszniej, bo byśmy wtedy, ja bym wziął... Wow! Chłopie! Bym cię zabił! Bym wziął swoje, nie wiem, swojego kuzyna, jednego, drugiego. Wy byście się tam zebrali w jakąś ekipę większą i byśmy się razem mogli bawić. Dobra, uwaga, bo nie wiem, czy idzie za mną. Nie idzie, dobra. Dobra, to będzie ostatnia rundka już. No i tylko ja zostałem i... Wow, trochę... O, ale nie miałem już obrony. No dobra. Tak czy owak, dziękuję wam za odcinek. I widzimy się w kolejnym, gdzie zobaczycie dalsze moje zmagania z tymi tutaj. I jeżeli byście mogli, to naprawdę bym prosił o napisanie tego w komentarzach na temat... jak tutaj zrobić serwer i tak dalej, żeby był widoczny dla was i tak dalej, bym go opatrzył hasłem oczywiście i byśmy sobie razem grali na Escape'ie czy to na tym spiku, jeden pies, więc dziękuję wam jeszcze raz i widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, hejos!